como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia. Reżyseria. To popularne argentyńskie zawołanie używane w Rio de la Plata. Kubańczycy nadali ten przydomek Ernesto Guevarze. Historia Ernesto Che Guevary zaczyna się w Argentynie na początku lat 50. Jako młody student medycyny i nonkonformista wyrusza w podróż, by poznać swój kontynent. Był olśniony pięknem krainy, po której podróżował. W jednym ze swoich dzienników z podróży napisał: ta tułaczka bez celu odmieniła moje życie bardziej niż się tego spodziewałem. Guevara już do końca życia będzie pisał dzienniki, opowiadania, wiersze. W swojej podróży przemierzy Andy, pokona jeziora Patagonii, zdobędzie mityczne Valparaiso. Odkryje chilijską pustynię porytą przez kopalnię miedzi. Uderzy go jednolitość, a zarazem różnorodność Ameryki Łacińskiej. Od tego momentu ten Argentyńczyk zacznie dostrzegać w sobie Latynoamerykanina. Zdał sobie sprawę, że jest częścią olbrzymiego kontynentu, który nazwał swoją prawdziwą Patria Grande, swoją Ameryką przez wielkie A. Wrzesień 1952 roku. Ernesto wraca do Buenos Aires, do Argentyny Perona. Ma 24 lata. Wiecznie niespokojny, mając za sobą 15 egzaminów zdanych w ciągu zaledwie 5 miesięcy, zostaje lekarzem medycyny. Stale łaknący tułaczki wyrusza na kolejną wyprawę. Nie wie, że tym razem opuszcza swoją ojczyznę na zawsze. W Ameryce Łacińskiej wrzało. W Boliwii Guevara był świadkiem rewolucji, która doprowadziła do nacjonalizacji kopalni cyny i reform agrarnej. Stany Zjednoczone bacznie przyglądały się tym wydarzeniom. Musiały bronić interesów gigantycznej amerykańskiej firmy United Fruit Company, zwanej tu Zieloną Ośmiornicą. Młody i naiwny doktor odkrył nędzę, głód i przemoc społeczną. Napisał wtedy: poprzysiągłem, że nie spocznę, dopóki macki kapitalizmu nie zostaną odcięte. Podczas swojej tułaczki przyłączył się do grupy politycznych wygnańców i podążył z nimi do Gwatemali, gdzie demokratyczny reżim próbował wyzwolić się spod opieki Stanów Zjednoczonych. Byliśmy politycznymi aktywistami, a Ernesto po prostu podróżował po Ameryce Łacińskiej. Był bardzo wyczulony na problemy społeczne i kulturowe, ale nie miał zmysłu politycznego. Gdybym miał zdefiniować jego poglądy w tamtym czasie, powiedziałbym, że był anarchistą, amatorem. W Gwatemali Guevara poznał peruwiańską bojowniczkę, Hilde Gede. Jej rewolucyjny zapał szybko mu się udzielił. Była prawdziwą bojowniczką. Ernesto widział w niej to samo, co w nas. Potrafiła rozmawiać tylko o polityce. Było to bardzo zaraźliwe. W końcu zaraził się i Che. Pracowaliśmy razem przez długi czas, aż do obalenia Jacobo Arbenzy przez juntę wojskową. Można powiedzieć, że był to początek politycznej kariery Ernesto Guevary. Postępowy rząd, który ośmielił się przeciwstawić Waszyngtonowi, atakując United Fruit Company,
został obalony przez rewoltę zorganizowaną przez CIA. Rozpoczął się czas represji. Zmuszony do ucieczki, Guevara wyjechał pociągiem do Mexico City, będącego w tamtym czasie Mekką wszystkich uchodźców z Ameryki Łacińskiej. Po 2 latach Hilda zgodziła się wyjść za Guevarę. Urodziła im się dziewczynka imieniem Hildita. To właśnie w Meksyku miał miejsce przełomowy moment w życiu Ernesto. Kubańscy imigranci przedstawili go Raulowi Castro, młodszemu bratu Fidela, o którym zaczynało już być głośno. Fidel Castro, 27-letni prawnik, zainteresował się polityką w bardzo młodym wieku. Jego celem było pozbycie się z Kuby dyktatora Batisty. Ponieważ Batista zakazał wolnych wyborów, Castro zdecydował się na radykalny środek – rewolucję. Nieudany przewrót został krwawo stłumiony. Narodził się jednak ruch 26 lipca. Po 2 latach spędzonych w więzieniu Castro został zwolniony w ramach amnestii. Udał się do Meksyku, gdzie jego brat Raul przedstawił mu młodego Argentyńczyka. To spotkanie zaważyło na dalszych losach Guevary. W swoim dzienniku Guevara napisał: po długim marszu przez Amerykę Łacińską nie musiano mnie długo namawiać, bym przyłączył się do pierwszej lepszej rewolucji skierowanej przeciwko tyranowi. Fidel był dla mnie kimś wyjątkowym. Chciał dokonać niemożliwego i udało mu się. Che Guevara, Che Guevara. Che. Fidel Castro zdecydował, że jedynym sposobem na pozbycie się z Kuby dyktatora Batisty jest zbrojne powstanie. Jednak silny sztorm sprawił, że ich łodzie musiały rzucić kotwice na bagnach. Chwilę po tym, jak ludzie Castro wyszli na ląd, zostali otoczeni przez żołnierzy Batisty. Zaledwie 20 zdołało się przegrupować i ukryć w Sierra Maestra, górach na wschodzie Kuby. Guevara, którego zabrano jako lekarza, wybrał amunicję zamiast medycznych narzędzi. Od tej pory był przede wszystkim partyzantem, a dopiero potem doktorem. Lekarz okazał się wzorowym żołnierzem. Twardy, nieugięty, świetny strateg. Guevara polubił broń i czuł, że spełnia się w partyzanckich działaniach. W bitewnym piekle przeżywał najszczęśliwsze chwile swojego życia. Pewnego dnia, gdy obok swojego nazwiska miał napisać stopień wojskowy, Fidel powiedział: napisz komendant. Guevara był bardzo dumny. Skończył właśnie 29 lat. Jako pierwszy otrzymał najwyższy stopień w powstańczej armii. Na znak awansu dostał małą gwiazdkę. Od dzieciństwa, chory na astmę, Che przyzwyczaił się do myśli, że życie to walka o przetrwanie. Nie mając litości dla siebie, stał się bezwzględny dla innych. Ludzie go szanowali, ale również bali się go. Guevara uważał, że walka z chorobą zahartowała go i rozwinęła w nim żelazny charakter. Życie nauczyło go m.in. tego, że przeciwności można pokonać i nie ma rzeczy niemożliwych. Ernesto i jego matkę łączył iście edypowy związek. Byli sobie bardzo bliscy. Jego matka była młoda, piękna i pełna życia. W pewnym sensie Ernesto sam szukał zwady z ojcem, który był cudownym człowiekiem, a jednocześnie ekscentrykiem, flirciarzem i rozrzutnikiem. Mój ojciec używał słowa Guevara jako przymiotnika. Guevara oznaczało nieuporządkowany,
i niezdyscyplinowany. Walki trwały 2 lata. 10-tysięczna armia Batisty nie była w stanie otoczyć 300 partyzantów w Sierra Maestra. Pod koniec 1958 roku Castro zarządził kontrnatarcie. Nakazał swoim 2 najlepszym porucznikom, Guevarze i Camilo Cienfuegos, przemierzyć wyspę ze wschodu na zachód i ruszyć na Hawanę. Kiepsko wyposażoną grupą ledwie 100 ludzi Guevara dokonał niemożliwego. Pokonał 650 kilometrów w kilka tygodni. W grudniu dotarł do bram Santa Clara, stolicy środkowej prowincji. Zdobycie Santa Clara, ostatniej twierdzy przed Hawaną, otworzyło partyzantom drogę do zwycięstwa. Ludzie poznali odwagę i zuchwałość mitycznej postaci, jaką już wtedy był komendante. Nazwali go Che Guevara, a legendy o nim obiegły cały kraj. Castro powierzył mu pewne oficjalne zadanie i wydał dekret, który umożliwiał mu ich wykonanie. Każdy obcokrajowiec może zostać obywatelem Kuby, jeżeli przez 2 lata służył w zbrojnym ruszeniu armii powstańczej przeciwko tyranii i awansował do stopnia komendanta. Jedynym człowiekiem, który spełniał te warunki, był Che Guevara. Otrzymał obywatelstwo kubańskie. Już wtedy zyskał reputację człowieka porywczego. Byli tacy, których przerażały ostre odpowiedzi, jakich udzielał dziennikarzom. Jego radykalne potępienie imperializmu i bezpardonowy język. Już wtedy nazywano go prawą ręką Castro. W tych salach sądowych Che wykonał pierwsze zadanie, jakie powierzył mu Fidel. Przewodniczył procesom siepaczy Batisty. Rodzina ofiar i większość społeczeństwa domagała się sprawiedliwości. Guevara, równie nieugięty jak Saint-Just, osobiście nadzorował setki egzekucji, najwyraźniej bez najmniejszych wyrzutów sumienia. Oświadczył, że rewolucyjna sprawiedliwość jest prawdziwą sprawiedliwością. Gdy wydajemy wyrok śmierci, mamy do tego prawo. Nalegał, by oficerowie na zmianę dokonywali egzekucji, tak by odpowiedzialność była zbiorowa. Wkrótce po zwycięstwie na Kubę wraz z córką przyjechała jego peruwiańska żona. Che oświadczył, że chce rozwodu. W Santa Clara poznał młodą kobietę, Alidę March. Poślubił ją w czerwcu 1959 roku. W ciągu następnych 6 lat miał z nią 4 dzieci. Zażyłość łącząca Castro i Che rozwijała się w pierwszych miesiącach po zwycięstwie. Jednak wtedy socjalistyczna natura kubańskiej rewolucji nie była jeszcze oczywista. Castro i Che szukali poparcia u partii komunistycznej, jednak Fidel musiał pamiętać o swoich liberalnych sojusznikach zasiadających w rządzie. Guevara tymczasem, będąc już 100-procentowym marksistą, nalegał na bardziej radykalne posunięcia. Castro poprosił Guevara o przygotowanie w tajemnicy szeroko zakrojonego programu reform agrarnych.
200 tysięcy rodzin miało skorzystać z redystrybucji ziemi. Wywłaszczeni właściciele ziemscy potępili rewolucję. Castro mianował Guevarę szefem Instytutu Reformy Rolnej. Piastował kilka stanowisk. Gdy tylko potrzebowaliśmy kogoś do ważnej roboty, Che chętnie się jej podejmował. Był szefem Banku Narodowego. Gdy technokraci i finansiści, którzy nie mieli politycznych jaj, opuścili Kubę, został mianowany prezesem Banku Narodowego. Wiąże się z tym pewna anegdota. Potrzebny był ekonomista. Che zaoferował swoje usługi. Gdy zapytano go, czy jest ekonomistą, odpowiedział: nie, jestem komunistą. W lutym 60 roku na Kubę przybył Mikoyan, wicepremier Związku Radzieckiego. Powitany przez Castro i Guevarę, negocjował zakup cukru, ale również sprzedaż broni i spory kredyt na pomoc technologiczną. Wszystko pod bacznym okiem Stanów Zjednoczonych. 3 miesiące później Che zwrócił się do amerykańskich kompanii naftowych z prośbą o rafinowanie rosyjskiej nopy. Odpowiedź była odmowna. Rewolucyjny rząd udaremnił spisek zagranicznych kompanii naftowych, które za namową Departamentu Stanu chcą przerwać współpracę i sparaliżować Kubę, czyniąc ją łatwym łupem dla obcych agresorów. Stany Zjednoczone odpowiedziały zawieszeniem importu cukru, będącego podstawą kubańskiej gospodarki. Sankcje pogłębiały się. Wtedy Sowieci oświadczyli, że kupią kubański cukier. Guevara był szczęśliwy. Amerykańska prasa potępiła go jako komunistycznego fanatyka, wdrażającego politykę zmierzającą do zerwania więzi łączących Kubę ze Stanami Zjednoczonymi. Ostateczny rozłam nastąpił, gdy Castro i Guevara postanowili znacjonalizować północnoamerykańskie firmy. Waszyngton nie miał wyboru. Stany Zjednoczone ogłosiły embargo na eksport wszelkich dóbr na Kubę. 3 stycznia 1961 roku Eisenhower odwołał korpus dyplomatyczny. W ciągu kilku miesięcy kapitalistyczna struktura kubańskiej gospodarki legła w gruzach. W środku zimnej wojny Stany Zjednoczone obserwowały, jak komunistyczny reżim okopuje się 150 km od ich brzegów. Castro spodziewał się interwencji zbrojnej i przygotował na nią swój kraj. W nocy 17 kwietnia 1500 najemników wylądowało w Zatoce Świń. Weterani Sierra Maestra, Fidel i Raúl Castro oraz Che Guevara stanęli na czele kubańskiej armii. Wbrew wszelkim oczekiwaniom najeźdźcy zostali rozbici. Była to ogromna porażka i upokorzenie dla nowo wybranego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Kennedy'ego. Eskalacja konfliktu osiągnęła punkt kulminacyjny w październiku 1962 roku, kiedy amerykańskie samoloty szpiegowskie wypatrzyły na wyspie wyrzutnie sowieckich pocisków nuklearnych wycelowane w Stany Zjednoczone. Nad światem zawisła groźba III wojny światowej. Na szczęście kryzys został zażegnany, gdy Kennedy dogadał się z Rosjanami. Jednak wydarzenia te doprowadziły do ostatecznego zerwania stosunków z Ameryką i uczyniły Kubę wzorem dla wszystkich młodych komunistów. Francuska młodzież była zafascynowana Kubą. Przewodniczyłam organizacji młodych komunistów. Postanowiliśmy pojechać do Hawany. Che wywarł na mnie olbrzymie wrażenie. Jego potępienie najmniejszych przywilejów było już legendarne. Krążyły o tym różne prawdziwe historie. Gdy przydzielano mu ochroniarzy, poprosił o niewykształconych wieśniaków, których uczył czytać i pisać. Gdy tylko ich nauka się skończyła, żądał następnych. Odmawiał wyszukanego jedzenia, chociaż od czasów Sierra Maestra był poważnie chory. Był dla siebie niezwykle surowy, co już wtedy bardzo odróżniało go od innych przywódców. Che chciał narzucić Kubańczykom ten sam rygor, z jakim traktował własną osobę.
Tym dążeniem do absolutu zaspokajał utopijną ambicję stworzenia nowego człowieka, żyjącego radością z pracy, moralnymi imperatywami i etyczną motywacją, a nie tylko materialną satysfakcją. Namawiał ludzi, by wykonywali nie tylko swoją pracę, ale również pomagali przy zbiorach trzciny cukrowej. Dawał przykład i tego samego domagał się od innych ministrów. Nie wszyscy byli oczarowani Che, a już na pewno nie delegaci zagranicznych partii komunistycznych, którzy przybywali do Hawany. Szczególnie zaś francuscy komuniści, którzy nie wahali się nazwać go poszukiwaczem przygód, małym burżujem czy lewicowym marzycielem. Najwyraźniej chciano go skompromitować. Ludzie czuli się przy nim nieswojo. Dopóki wierzył w niego Fidel, naciski przeciwników Che nie odnosiły żadnych skutków. Jednak na Kubie coraz ważniejsi stawali się Sowieci. Bezmyślnie naśladowaliśmy nasze bratnie narody, co było błędem. Nie był to poważny błąd, ale opóźnił nasz rozwój i zrodził niebezpieczne zjawisko, które należy jak najszybciej zwalczyć w socjalistycznej rewolucji. Biurokratyzację. Podczas gdy Che idealizował prawa rewolucji, sytuacja gospodarki Kuby była tragiczna. Pod naciskiem Sowietów kraj znów skupił swoją produkcję na cukrze, odchodząc od przemysłu ciężkiego, za którym optowali Che i Fidel. Sektor cukrowy został wyłączony spod kurateli ministerstwa Che, co w praktyce oznaczało dla Guevary odesłanie na boczny tor. To właśnie wtedy Fidel odsunął się od Che i wysłał go w świat jako ambasadora kubańskiej rewolucji. Guevara, symbol rewolucji, podróżował od kraju do kraju w swoim oliwkowo-zielonym polowym mundurze. Spotkał się z Chruszczowem, Mao, Tito, Nasserem, Neru. Przemawiał w imieniu Kuby na zgromadzeniu ONZ, chociaż twierdził, że woli iść obok czerwonego dywanu niż po nim. Ten nonkonformista przypominał wszędzie słuszną i pilną potrzebę wyzwolenia trzeciego świata. Bestialstwo imperializmu. Bestialstwo, które nie zna granic. Bestialstwo hitlerowskiej armii było jak obecne bestialstwo Ameryki Północnej, jak bestialstwo belgijskich spadochroniarzy i francuskich imperialistów w Algierii. To właśnie imperializm zamienia ludzi w dzikie, żądne krwi zwierzęta, gotowe zabić, zamordować, zniszczyć ostatnie pozostałości ducha rewolucjonisty lub bojownika, który walczy przeciwko reżimowi o wolność. Che. Fidel Castro wysłał Che Guevarę w świat, żeby propagował kubańską rewolucję. W lutym 65 roku w Algierii wygłosił jedną ze swoich najsłynniejszych mów. Nie wymienił w niej Związku Radzieckiego, ale było jasne, co miał na myśli mówiąc: kraje socjalistyczne są w pewnym stopniu współwinne za imperialistyczny wyzysk. Mowa Che w Algierii na początku 65 roku, podczas konferencji afroazjatyckiej, uderzyła w nas jak bomba. Wtedy kubańska prasa drukowała przemówienia w całości. Jego przemówienie było frontalnym atakiem, bezpośrednią krytyką sowieckiej polityki handlowej z trzecim światem. Czegoś takiego nigdy wcześniej nie słyszano. 14 marca 1965 roku
Che Guevara wraca z Algierii. Fidel Castro i Oswaldo Dorticos, wciąż będący prezydentem Republiki Kubańskiej, witają go na lotnisku w Hawanie. Obydwaj mężczyźni wyglądają na niespokojnych. Unikają kontaktu wzrokowego, a potem spędzają blisko 40 godzin na rozmowie za zamkniętymi drzwiami. Żadne słowo nie wydostało się poza tamte cztery ściany. Od tamtej pory Che zniknął z publicznego życia Kuby. Zupełnie jak w powieściach detektywistycznych z lat 50. Che zmienił wygląd. Nikt nie słyszał o nim przez 6 miesięcy. Nikt poza Fidelem i kilkoma zaufanymi oficerami. Gdzie był Che w 65 roku, kiedy nigdzie go nie było? Dowiedzieliśmy się tego dopiero 20 lat później. Pobity na scenie politycznej, odtrącony na polu ekonomii, po swoim prowokacyjnym przemówieniu w Algierii Che musiał podążyć drogą, która pozwalała mu pozostać wiernym jego wielkim dążeniom. Ze zgodą Castro, który poinformował o tym fakcie Sowietów, Che wyjechał do Konga, byłej belgijskiej kolonii. Od zamachu na Patrice Lumumbe, bohatera walki o niepodległość, toczyła się tam wojna partyzancka. Zadawaliśmy sobie wiele pytań. Co robimy w Kongo? Dlaczego tu przyjechaliśmy? Nie było żadnych przywódców, a przynajmniej nie mogliśmy ich znaleźć. Kongijski epizod okazał się 5 miesiącami nieporozumień i rozczarowań. Che Guevara napisał: podczas gdy tłumacz przekładał moją złość na Suahili, oni patrzyli na mnie zataczając się ze śmiechu. Wyczerpany, pozbawiony resztek nadziei, chory, przez lata walczący zasnął o życie w maju 1965 roku Che musiał przyjąć jeszcze jeden cios. W wieku 58 lat na raka zmarła jego matka Silvia. Tymczasem na Kubie jego zniknięcie zrodziło wiele spekulacji. Krążyło wiele plotek. Niektóre okazały się wierutnym kłamstwem. Ludzie mówili, że Che zniknął lub zmarł. Mówili o ostrym sporze między nami. Tolerowaliśmy te pogłoski, ponieważ nie chcieliśmy narażać jego misji oraz ludzi, którzy byli razem z nim. Ta kampania wyrządzała nam wielką krzywdę. Nie miałem innego wyjścia, tylko przeczytać publicznie jego list. By to wyjaśnić, przeczytam list od towarzysza Ernesto Guevary. Fidelu, czuję, że wypełniłem przydzielone mi obowiązki, które wiązały mnie z kubańską rewolucją na jej terytorium. Zostawiam was, moi towarzysze. Zostawiam wasz lud, który stał się i moim. Rezygnuję z moich funkcji w partii i składam urząd ministra. Rezygnuję ze stopnia komendanta i kubańskiego obywatelstwa. Nic już nie łączy mnie z Kubą. Inne części świata potrzebują mojej skromnej pomocy. Jestem w stanie osiągnąć cele, których realizacji ty, będąc odpowiedzialnym za losy Kuby, nie możesz się podjąć. Nadszedł czas, by nasze drogi się rozeszły. Wiarę, którą we mnie zakrzewiliście, poniosę na nowe pola bitwy, tak samo jak rewolucyjnego ducha mojego narodu i poczucie spełnienia najświętszego z obowiązków, walki z imperializmem, gdziekolwiek jest. Nie pozostawiam mojej żonie i dzieciom żadnych materialnych dóbr i nie żałuję tego. O nic dla nich nie proszę. Państwo zaspokoi ich potrzeby i zapewni im wykształcenie.
Che nie był przygotowany na odczytanie tego listu. Prosił Fidela, by podał go do publicznej wiadomości. O ile Fidel uzna to za konieczne, dopiero po jego śmierci. Wiedzieliśmy, że był bardzo zły, kiedy mówił: Stalin wypromował kult jednostki. Inni chcą być jak Stalin i bardzo szybko dążą w tym kierunku. Widać było, że jest zdenerwowany. Ta złość zadziałała jak lekarstwo na jego biegunkę. Spojrzał na nas i powiedział: publiczne odczytanie tego listu oznacza, że muszę zniknąć ze sceny politycznej. Jak również potwierdza fakt, że nie mam już nic do zrobienia na Kubie. To już nie jest moja Kuba. Po publicznym odczytaniu listu, co było polityczną koniecznością, i wziąwszy pod uwagę jego temperament, powrót na Kubę był dla niego bardzo trudny. Ale przekonałem go, żeby wrócił. Tylko tak mogłem przygotować go do następnego zadania. Wrócił, ale incognito. Powróciwszy w tajemnicy na Kubę od lipca do października 1966 roku, Che szkolił 15 własnoręcznie wybranych wysokich stopniem oficerów, którzy zostali zdegradowani do szeregowców. W sumie włączając Che było ich 17. Grupami po dwóch, w różnym czasie, różnymi drogami, pod fałszywymi nazwiskami, przybyli do Boliwii. Boliwia graniczyła z 5 krajami: Chile, Peru, Brazylią, Paragwajem i ojczyzną Che, Argentyną. Dlatego właśnie wybrał ją do założenia szkoły dla partyzantów, która miała rozniecić ogień rewolucji w całej Ameryce Łacińskiej. Metody Che były śmiałe, ale Boliwia miała stanowić coś w rodzaju zaplecza. Jego celem nie było przejęcie władzy w La Paz. Tak mi powiedział. Chciał stworzyć bazę wypadową dla operacji partyzanckich w Brazylii, Peru, Argentynie, Kolumbii. Po przybyciu do Boliwii 7 listopada 1966 roku Che Guevara musiał polegać na logistycznym wsparciu ze strony boliwijskiej partii komunistycznej, której pierwszym sekretarzem był Mario Monge. Mario Monge pokazał się dopiero 31 grudnia. Zakomunikował wtedy Che, że ani on, ani jego partia nie przyłączą się do walki. Musząc polegać na własnych siłach, 1 lutego Che poprowadził grupę 25 ludzi na rekonesans. Zaplanowany na 23 dni marsz przeciągnął się do 48 morderczych dni. Każdy niósł na plecach ponad 30 kg. Dwóch wyczerpanych Boliwijczyków utonęło w Rio Grande. Żołnierze zaczęli powątpiewać w celowość tego cierpienia. Che próbował rekrutować nowych ludzi, ale ci opuszczali go prawie natychmiast. Aresztowani przez wojska rządowe zeznali, że w górach są partyzanci. Opuszczony Che polecił Tani, Argentynce, którą poznał w La Paz, by ruszyła do Buenos Aires i wróciła z nowymi rekrutami. Tania wraca z artystą, Ciro Bustosem. Przeprowadza również francuskiego intelektualistę i studenta filozofii, Régis Debraya, który miał propagować rewolucję w Europie. 17 kwietnia obaj chcieli odejść i zająć się swoją pracą. Guevara dzieli grupę na dwie części. Pierwsza z nich to tylna straż. Są w niej chorzy i Tania. W
wtedy widziano ich po raz ostatni. Sam idzie z Debrejem i Bustosem. Obaj zostają schwytani podczas próby kontaktu z miejscowymi. 19 kwietnia wysłaliśmy Regis Debreja do Muyupampa w celu nawiązania kontaktów. Bustos i Debrej dostali się do niewoli i zaczęli sypać. Bustos narysował nawet nasze portrety. Były tak dobre, że każdy rozpoznałby nas na tych rysunkach. Po tych zeznaniach w kwietniu 1967 roku Stany Zjednoczone zaczęły wysyłać weteranów z Korei i Wietnamu, by przygotowali boliwijskie wojsko do wojny z partyzantami. Grupa ta, szukająca Che od 5 miesięcy, została zmasakrowana. Pętla, którą żołnierze zarzucili 22 września, zaczęła się zaciskać. 2000 komandosów ścigało 20 partyzantów. W pierwszych promieniach słońca zobaczyłem żołnierzy. Rozejrzałem się wokół. Szczególną uwagę zwróciłem na grań. Zorientowałem się, że są wszędzie. Podszedłem do Che. Spojrzał mi w oczy i zapytał: co sądzisz o naszej sytuacji? Odpowiedziałem: jest źle. Położył rękę na moim zranionym ramieniu i powiedział: nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to nasza ostatnia bitwa. Schwytano ich, gdy wraz z William próbowali uciec, wspinając się po zboczu wąwozu. Ściana miała 15 metrów. Był tam wąski komin, którym próbowali się wspiąć. Wtedy wpadli na dwóch żołnierzy. Karabin Che nie chciał wystrzelić. Zaciął się, gdy Che został ranny. Odrzucił go i sięgnął po pistolet. Niestety zgubił magazynek. Żołnierze zaczęli krzyczeć: kapitanie, mamy dwóch. Przybiegłem zobaczyć, czy to prawda. Rzeczywiście było z nimi dwóch partyzantów. Zapytałem: kim jesteście? A jeden odpowiedział: jestem Che Guevara. Mieliśmy ze sobą małe zeszyty z portretami, które Bustos zrobił w więzieniu. Rysunki były doskonałe. Che był lekko ranny. Zapytałem, czy może chodzić. Odpowiedział, że tak. Oparł się na jednym z żołnierzy i ruszyliśmy do La Higuera. Była tam mała szkoła. W jednej sali umieściliśmy Che, w drugiej Willego. O świcie otrzymaliśmy wiadomość, że leci do nas helikopter z dowódcą dywizji, pułkownikiem Zenteno Amayą. Razem z nim był agent CIA, Felix Ramos. Che. Schwytany przez boliwijską armię, Che był więziony w małym budynku szkolnym. W nocy 4 razy chodziłem zobaczyć, co się dzieje z jeńcami. Zaspokajałem też własną ciekawość. Przesłuchiwałem go, ale była to bardziej rozmowa niż przesłuchanie. Zapytałem, dlaczego Boliwia?
Odpowiedział, że decyzja nie należała do niego, że dokonano jej na innych szczeblach. Zapytałem, czy chodzi mu o Fidela? Odpowiedział, nie, na jeszcze innych. Czym były te inne szczeble, o których Che mówił kapitanowi Prado? Opinie są podzielone. Czy to Fidel wysłał Guevarę do Boliwii, bo mu przeszkadzał? Czy może pomysł, by zaprosić ogień rewolucji w Ameryce Południowej, był autorstwa Che? Czy też Fidel odwrócił się od niego, gdy Che już tam był? Nie sądzę, by była to wina Fidela. Myślę, że większy udział mieli Rosjanie i Mario Monge. Gdy znaleźliśmy się w Boliwii, okazało się, że nie ma tam nic z tego, co nam obiecano. Wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Łączyły nas szczera przyjaźń i zaufanie. Che miał wielki wpływ na moje poglądy. Przyjaźniliśmy się do samego końca. To jednak był jego pomysł. Mogłem mu tego zabronić. Ale wziąwszy pod uwagę stosunki, jakie nas łączyły, było to niemożliwe. I nie miało to nic wspólnego ze sprawami państwa. Był rok 67. Właśnie zaczęłam pracę jako nauczycielka. Przydzielono mnie do wioski La Higuera. Usłyszałam 3-4 strzały. Od razu wiedziałam, że to on. Było to bardzo dziwne, bo chwilę wcześniej nikogo tam nie było. Zerwałam się i obiegłam szkołę dookoła. Zobaczyłam go leżącego na ziemi, w zupełnie innym miejscu, niż widziałam go jeszcze kilka minut wcześniej. W wejściu tuż przed drzwiami leżał na plecach. Nogi miał rozrzucone, ręce też. Sądzi się, że do egzekucji na ochotnika zgłosił się sierżant Mario Terán. Od tamtego czasu trzyma się na uboczu. Niektórzy mówią, że ciągnęliście losy. Kto ma rozstrzelać Che? Było was 5 lub 4, a rozkaz przyszedł z La Paz. Ale wychodzi na to, że pan zgłosił się sam. To nieprawda. Nie było żadnych losów. Już mówiłem. Byłem zmęczony, chciałem się położyć. Mogę jedynie powiedzieć, że zmarł, ponieważ nie zapewniono mu opieki medycznej. Otrzymał kilka ran w walce i wykrwawił się na śmierć. Rozkaz przyszedł z La Paz do siedziby sztabu dywizji w Valle Grande. Tekst był jednoznaczny, miało nie być żadnych jeńców. Ciało Che zabrano do Valle Grande, gdzie pokazano je dziennikarzom. W Valle Grande było mnóstwo dziennikarzy wojskowych i dygnitarzy. Ciało można było oglądać przez całą dobę. Valle Grande. Wioska w Boliwii, gdzie nawet słupy telegraficzne przypominają krucyfiks.
Po 30 latach armia boliwijska przyznała w końcu, że okaleczone zwłoki Che Guevary mogły zostać pochowane w zbiorowym grobie. Możliwe jednak, że jedynym prawdziwym grobem Che Guevary jest ta pralnia, gdzie ludzie nadal pamiętają jego legendę. Legendę człowieka, który zszedł z firmamentu historii jako nieskalany i szlachetny rewolucjonista. Portret, na którym widnieje jego wiecznie młoda twarz, jest uniwersalnym symbolem rewolucji. W 1997 roku kości, które Kuba oficjalnie uznała za należące do Che, zostały sprowadzone do Hawany i spoczęły. Pokazałem też własną ciekawość. Przesłuchiwałem go, ale była to bardziej rozmowa niż przesłuchanie. Zapytałem, dlaczego Boliwia? Odpowiedział, że decyzja nie należała do niego, że dokonano jej na innych szczeblach. Zapytałem, czy chodzi mu o Fidela? Odpowiedział, nie, na jeszcze innych. Czym były te inne szczeble, o których Che mówił kapitanowi Prado? Opinie są podzielone. Czy to Fidel wysłał Guevarę do Boliwii, bo mu przeszkadzał? Czy może pomysł, by zaprosić ogień rewolucji w Ameryce Południowej, był autorstwa Che? Czy też Fidel odwrócił się od niego, gdy Che już tam był? Nie sądzę, by była to wina Fidela. Myślę, że większy udział mieli Rosjanie i Mario Monge. Gdy znaleźliśmy się w Boliwii, okazało się, że nie ma tam nic z tego, co nam obiecano. Wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Łączyły nas szczera przyjaźń i zaufanie. Che miał wielki wpływ na moje poglądy. Przyjaźniliśmy się do samego końca. To jednak był jego pomysł. Mogłem mu tego zabronić. Ale wziąwszy pod uwagę stosunki, jakie nas łączyły, było to niemożliwe. I nie miało to nic wspólnego ze sprawami państwa. Był rok 67. Właśnie zaczęłam pracę jako nauczycielka. Przydzielono mnie do wioski La Higuera. Usłyszałam 3-4 strzały. Od razu wiedziałam, że to on. Było to bardzo dziwne, bo chwilę wcześniej nikogo tam nie było. Zerwałam się i obiegłam szkołę dookoła. Zobaczyłam go leżącego na ziemi, w zupełnie innym miejscu, niż widziałam go jeszcze kilka minut wcześniej. W wejściu tuż przed drzwiami leżał na plecach. Nogi miał rozrzucone, ręce też. Sądzi się, że do egzekucji na ochotnika zgłosił się sierżant Mario Terán. W pierwszych promieniach słońca zobaczyłem żołnierzy. Rozejrzałem się wokół. Szczególną uwagę zwróciłem na grań. Zorientowałem się, że są wszędzie. Podszedłem do Che. Spojrzał mi w oczy i zapytał, co sądzisz o naszej sytuacji? Odpowiedziałem, jest źle. Położył rękę na moim zranionym ramieniu i powiedział, nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to nasza ostatnia bitwa. La
Schwytano ich, gdy wraz z William próbowali uciec, wspinając się po zboczu wąwozu. Ściana miała 15 metrów. Był tam wąski komin, którym próbowali się wspiąć. Wtedy wpadli na dwóch żołnierzy. Karabin Che nie chciał wystrzelić. Zaciął się, gdy Che został ranny. Odrzucił go i sięgnął po pistolet. Niestety zgubił magazynek. Żołnierze zaczęli krzyczeć: kapitanie, mamy dwóch. Przybiegłem zobaczyć, czy to prawda. Rzeczywiście było z nimi dwóch partyzantów. Zapytałem, kim jesteście? A jeden odpowiedział, jestem Che Guevara. Mieliśmy ze sobą małe zeszyty z portretami, które Bustos zrobił w więzieniu. Rysunki były doskonałe. Che był lekko ranny. Zapytałem, czy może chodzić. Odpowiedział, że tak. Oparł się na jednym z żołnierzy i ruszyliśmy do La Higuera. Była tam mała szkoła. W jednej sali umieściliśmy Che, w drugiej Willego. O świcie otrzymaliśmy wiadomość, że leci do nas helikopter z dowódcą dywizji, pułkownikiem Zenteno Amayą. Razem z nim był agent CIA, Felix Ramos. Che. Schwytany przez boliwijską armię, Che był więziony w małym budynku szkolnym. W nocy cztery razy chodziłem zobaczyć, co się dzieje z jeńcami. Zaspokajałem też własną ciekawość. Przesłuchiwałem go, ale była to bardziej rozmowa niż przesłuchanie. Zapytałem, dlaczego Boliwia? Odpowiedział, że decyzja nie należała do niego, że dokonano jej na innych szczeblach. Zapytałem, czy chodzi mu o Fidela? Odpowiedział, nie, na jeszcze innych. Czym były te inne szczeble, o których Che mówił kapitanowi Prado? Opinie są podzielone. Czy to Fidel wysłał Guevarę do Boliwii, bo mu przeszkadzał? Czy może pomysł, by zaprosić ogień rewolucji w Ameryce Południowej, był autorstwa Che? Czy też Fidel odwrócił się od niego, gdy Che już tam był? Nie sądzę, by była to wina Fidela. Myślę, że większy udział mieli Rosjanie i Mario Monge. Gdy znaleźliśmy się w Boliwii, okazało się, że nie ma tam nic z tego, co nam obiecano. Wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Łączyły nas szczera przyjaźń i zaufanie. Che miał wielki wpływ na moje poglądy. Przyjaźniliśmy się do samego końca. To jednak był jego pomysł. Mogłem mu tego zabronić. Ale wziąwszy pod uwagę stosunki, jakie nas łączyły, było to niemożliwe. I nie miało to nic wspólnego ze sprawami państwa. Był rok 67. Właśnie zaczęłam pracę jako nauczycielka. Przydzielono mnie do wioski La Higuera. Usłyszałam 3-4 strzały. Od razu wiedziałam, że to on. Było to bardzo dziwne, bo chwilę wcześniej nikogo tam nie było. Zerwałam się i obiegłam szkołę dookoła. Zobaczyłam go leżącego na ziemi, w zupełnie innym miejscu, niż widziałam go jeszcze kilka minut wcześniej. Mario Monge pokazał się dopiero 31 grudnia. Zakomunikował wtedy Che, że ani on,
ani jego partia nie przyłączą się do walki. Musząc polegać na własnych siłach, 1 lutego Che poprowadził grupę 25 ludzi na rekonesans. Zaplanowany na 23 dni marsz przeciągnął się do 48 morderczych dni. Każdy niósł na plecach ponad 30 kg. Dwóch wyczerpanych Boliwijczyków utonęło w Rio Grande. Żołnierze zaczęli powątpiewać w celowość tego cierpienia. Che próbował rekrutować nowych ludzi, ale ci opuszczali go prawie natychmiast. Aresztowani przez wojska rządowe zeznali, że w górach są partyzanci. Opuszczony Che polecił Tani, Argentynce, którą poznał w La Paz, by ruszyła do Buenos Aires i wróciła z nowymi rekrutami. Tania wraca z artystą, Ciro Bustosem. Przeprowadza również francuskiego intelektualistę i studenta filozofii, Régis Debraya, który miał propagować rewolucję w Europie. 17 kwietnia obaj chcieli odejść i zająć się swoją pracą. Guevara dzieli grupę na dwie części. Pierwsza z nich to tylna straż. Są w niej chorzy i Tania. Wtedy widziano ich po raz ostatni. Sam idzie z Debrayem i Bustosem. Obaj zostają schwytani podczas próby kontaktu z miejscowymi. 19 kwietnia wysłaliśmy Régis Debraya do Muyupampa w celu nawiązania kontaktów. Bustos i Debray dostali się do niewoli i zaczęli sypać. Bustos narysował nawet nasze portrety. Były tak dobre, że każdy rozpoznałby nas na tych rysunkach. Po tych zeznaniach w kwietniu 1967 roku Stany Zjednoczone zaczęły wysyłać weteranów z Korei i Wietnamu, by przygotowali boliwijskie wojsko do wojny z partyzantami. Grupa Tani, szukająca Che od 5 miesięcy, została zmasakrowana. Pętla, którą żołnierze zarzucili 22 września, zaczęła się zaciskać. 2000 komandosów ścigało 20 partyzantów. W pierwszych promieniach słońca zobaczyłem żołnierzy. Rozejrzałem się wokół. Szczególną uwagę zwróciłem na grań. Zorientowałem się, że są wszędzie. Politycznego. Gdybym miał zdefiniować jego poglądy w tamtym czasie, powiedziałbym, że był anarchistą, amatorem. W Gwatemali Guevara poznał peruwiańską bojowniczkę, Hilde Gede. Jej rewolucyjny zapał szybko mu się udzielił. Była prawdziwą bojowniczką. Ernesto widział w niej to samo, co w nas. Potrafiła rozmawiać tylko o polityce. Było to bardzo zaraźliwe. W końcu zaraził się i Che. Pracowaliśmy razem przez długi czas, aż do obalenia Jacobo Arbenzy przez juntę wojskową. Można powiedzieć, że był to początek politycznej kariery Ernesto Guevary. Postępowy rząd, który ośmielił się przeciwstawić Waszyngtonowi, atakując United Fruit Company, został obalony przez rewoltę zorganizowaną przez CIA. Rozpoczął się czas represji. Zmuszony do ucieczki, Guevara wyjechał pociągiem do Mexico City, będącego w tamtym czasie Mekką wszystkich uchodźców z Ameryki Łacińskiej. Po 2 latach Hilda zgodziła się wyjść za Guevarę. Urodziła im się dziewczynka imieniem Hildita. To właśnie w Meksyku miał miejsce przełomowy moment w życiu Ernesto. Kubańscy imigranci przedstawili go Raulowi Castro, młodszemu bratu Fidela, o którym zaczynało już być głośno. Fidel Castro, 27-letni prawnik, zainteresował się polityką w bardzo młodym wieku. Jego celem było pozbycie się z Kuby dyktatora Batisty. Ponieważ Batista zakazał wolnych wyborów, Castro zdecydował się na radykalny środek – rewolucję.
Nieudany przewrót został krwawo stłumiony. Narodził się jednak ruch 26 lipca. Po 2 latach spędzonych w więzieniu Castro został zwolniony w ramach amnestii. Udał się do Meksyku, gdzie jego brat Raul przedstawił mu młodego Argentyńczyka. To spotkanie zaważyło na dalszych losach Guevary. W swoim dzienniku Guevara napisał: po długim marszu przez Amerykę Łacińską nie musiano mnie długo namawiać, bym przyłączył się do pierwszej lepszej rewolucji skierowanej przeciwko tyranowi. Fidel był dla mnie kimś wyjątkowym. Chciał dokonać niemożliwego i udało mu się. Che Guevara. Che Guevara. Che. Były tak dobre, że każdy rozpoznałby nas na tych rysunkach. Po tych zeznaniach w kwietniu 1967 roku Stany Zjednoczone zaczęły wysyłać weteranów z Korei i Wietnamu, by przygotowali boliwijskie wojsko do wojny z partyzantami. Grupa ta, szukająca Che od 5 miesięcy, została zmasakrowana. Pętla, którą żołnierze zarzucili 22 września, zaczęła się zaciskać. 2000 komandosów ścigało 20 partyzantów. W pierwszych promieniach słońca zobaczyłem żołnierzy. Rozejrzałem się wokół. Szczególną uwagę zwróciłem na grań. Zorientowałem się, że są wszędzie. Podszedłem do Che. Spojrzał mi w oczy i zapytał: co sądzisz o naszej sytuacji? Odpowiedziałem: jest źle. Położył rękę na moim zranionym ramieniu i powiedział: nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to nasza ostatnia bitwa. Schwytano ich, gdy wraz z William próbowali uciec, wspinając się po zboczu wąwozu. Ściana miała 15 metrów. Był tam wąski komin, którym próbowali się wspiąć. Wtedy wpadli na 2 żołnierzy. Karabin Che nie chciał wystrzelić. Zaciął się, gdy Che został ranny. Odrzucił go i sięgnął po pistolet. Niestety zgubił magazynek. Żołnierze zaczęli krzyczeć: kapitanie, mamy 2. Przybiegłem zobaczyć, czy to prawda. Rzeczywiście było z nimi 2 partyzantów. Zapytałem: kim jesteście? A jeden odpowiedział: jestem Che Guevara. Mieliśmy ze sobą małe zeszyty z portretami, które Bustos zrobił w więzieniu. Choćbym przyłączył się do pierwszej lepszej rewolucji skierowanej przeciwko tyranowi. Fidel był dla mnie kimś wyjątkowym. Chciał dokonać niemożliwego i udało mu się. Che Guevara. Che Guevara. Che. Fidel Castro zdecydował, że jedynym sposobem na pozbycie się z Kuby dyktatora Batisty jest zbrojne powstanie. Jednak silny sztorm sprawił, że ich łodzie musiały rzucić kotwice na bagnach. Chwilę po tym, jak ludzie Castro wyszli na ląd, zostali otoczeni przez żołnierzy Batisty. Zaledwie 20 zdołało się przegrupować i ukryć w Sierra Maestra, górach na wschodzie Kuby. Guevara, którego zabrano jako lekarza, wybrał amunicję zamiast medycznych narzędzi. Od tej pory był przede wszystkim partyzantem, a dopiero potem doktorem.
Lekarz okazał się wzorowym żołnierzem. Twardy, nieugięty, świetny strateg. Guevara polubił broń i czuł, że spełnia się w partyzanckich działaniach. W bitewnym piekle przeżywał najszczęśliwsze chwile swojego życia. Pewnego dnia, gdy obok swojego nazwiska miał napisać stopień wojskowy, Fidel powiedział: napisz komendant. Guevara był bardzo dumny. Skończył właśnie 29 lat. Jako pierwszy otrzymał najwyższy stopień w powstańczej armii. Na znak awansu dostał małą gwiazdkę. Od dzieciństwa chory na astmę Che przyzwyczaił się do myśli, że życie to walka o przetrwanie. Nie mając litości dla siebie, stał się bezwzględny dla innych. Ludzie go szanowali, ale również bali się go. Guevara uważał, że walka z chorobą zahartowała go i rozwinęła w nim żelazny charakter. Życie nauczyło go m.in. tego, że przeciwności można pokonać i nie ma rzeczy niemożliwych. Ernesto i jego matkę łączył iście edypowy związek. Byli sobie bardzo bliscy. Jego matka była młoda, piękna i pełna życia. W pewnym sensie Ernesto sam szukał zwady z ojcem i zrodził niebezpieczne zjawisko, które należy jak najszybciej zwalczyć w socjalistycznej rewolucji. Biurokratyzację. Podczas gdy Che idealizował prawa rewolucji, sytuacja gospodarki Kuby była tragiczna. Pod naciskiem Sowietów kraj znów skupił swoją produkcję na cukrze, odchodząc od przemysłu ciężkiego, za którym optowali Che i Fidel. Sektor cukrowy został wyłączony spod kurateli ministerstwa Che, co w praktyce oznaczało dla Guevary odesłanie na boczny tor. To właśnie wtedy Fidel odsunął się od Che i wysłał go w świat jako ambasadora kubańskiej rewolucji. Guevara, symbol rewolucji, podróżował od kraju do kraju w swoim oliwkowo-zielonym polowym mundurze. Spotkał się z Chruszczowem, Mao, Tito, Nasserem, Neru. Przemawiał w imieniu Kuby na zgromadzeniu ONZ, chociaż twierdził, że woli iść obok czerwonego dywanu niż po nim. Ten nonkonformista przypominał wszędzie słuszną i pilną potrzebę wyzwolenia trzeciego świata. Bestialstwo imperializmu. Bestialstwo, które nie zna granic. Bestialstwo hitlerowskiej armii było jak obecne bestialstwo Ameryki Północnej, jak bestialstwo belgijskich spadochroniarzy i francuskich imperialistów w Algierii. To właśnie imperializm zamienia ludzi w dzikie, żądne krwi zwierzęta, gotowe zabić, zamordować, zniszczyć ostatnie pozostałości ducha rewolucjonisty lub bojownika, który walczy przeciwko reżimowi o wolność. Che. Fidel Castro wysłał Che Guevarę w świat, żeby propagował kubańską rewolucję. W lutym 65 roku w Algierii wygłosił jedną ze swoich najsłynniejszych mów. Nie wymienił w niej Związku Radzieckiego, ale było jasne, co miał na myśli mówiąc: kraje socjalistyczne są w pewnym stopniu współwinne za imperia. Daje mi się, że to nasza ostatnia bitwa.
Schwytano ich, gdy wraz z Willim próbowali uciec, wspinając się po zboczu wąwozu. Ściana miała 15 metrów. Był tam wąski komin, którym próbowali się wspiąć. Wtedy wpadli na dwóch żołnierzy. Karabin Che nie chciał wystrzelić. Zaciął się, gdy Che został ranny. Odrzucił go i sięgnął po pistolet. Niestety zgubił magazynek. Żołnierze zaczęli krzyczeć: kapitanie, mamy dwóch. Przybiegłem zobaczyć, czy to prawda. Rzeczywiście, było z nimi dwóch partyzantów. Zapytałem, kim jesteście? A jeden odpowiedział, jestem Che Guevara. Mieliśmy ze sobą małe zeszyty z portretami, które Bustos zrobił w więzieniu. Rysunki były doskonałe. Che był lekko ranny. Zapytałem, czy może chodzić. Odpowiedział, że tak. Oparł się na jednym z żołnierzy i ruszyliśmy do La Higuera. Była tam mała szkoła. W jednej sali umieściliśmy Che, w drugiej Willego. O świcie otrzymaliśmy wiadomość, że leci do nas helikopter z dowódcą dywizji, pułkownikiem Zenteno Amayą. Razem z nim był agent CIA, Felix Ramos. Che. Schwytany przez boliwijską armię, Che był więziony w małym budynku szkolnym. W nocy 4 razy chodziłem zobaczyć, co się dzieje z jeńcami. Zaspokajałem też własną ciekawość. Przesłuchiwałem go, ale była to bardziej rozmowa niż przesłuchanie. Zapytałem, dlaczego Boliwia? Odpowiedział, że decyzja nie należała do niego, że dokonano jej na innych szczeblach. Zatem należy jak najszybciej zwalczyć w socjalistycznej rewolucji biurokratyzację. Podczas gdy Che idealizował prawa rewolucji, sytuacja gospodarki Kuby była tragiczna. Pod naciskiem Sowietów kraj znów skupił swoją produkcję na cukrze, odchodząc od przemysłu ciężkiego, za którym optowali Che i Fidel. Sektor cukrowy został wyłączony spod kurateli ministerstwa Che, co w praktyce oznaczało dla Guevary odesłanie na boczny tor. To właśnie wtedy Fidel odsunął się od Che i wysłał go w świat jako ambasadora kubańskiej rewolucji. Guevara, symbol rewolucji, podróżował od kraju do kraju w swoim oliwkowo-zielonym polowym mundurze. Spotkał się z Chruszczowem, Mao, Tito, Nasserem, Neru. Przemawiał w imieniu Kuby na zgromadzeniu ONZ, chociaż twierdził, że woli iść obok czerwonego dywanu niż po nim. Ten nonkonformista przypominał wszędzie słuszną i pilną potrzebę wyzwolenia trzeciego świata. Bestialstwo imperializmu. Bestialstwo, które nie zna granic. Bestialstwo hitlerowskiej armii było jak obecne bestialstwo Ameryki Północnej. Jak bestialstwo belgijskich spadochroniarzy i francuskich imperialistów w Algierii. To właśnie imperializm zamienia ludzi w dzikie, żądne krwi zwierzęta. Gotowe zabić, zamordować, zniszczyć ostatnie pozostałości ducha rewolucjonisty lub bojownika, który walczy przeciwko reżimowi o wolność.
o que luche por su libertad. Che Guevara. Che Guevara. Che. Fidel Castro wysłał Che Guevarę w świat, żeby propagował kubańską rewolucję. W lutym 65 roku w Algierii wygłosił jedną ze swoich najsłynniejszych mów. Nie wymienił w niej Związku Radzieckiego, ale było jasne, co miał na myśli mówiąc: kraje socjalistyczne są w pewnym stopniu współwinne za imperialistyczny wyzysk.